Książka dotyczy 21 postaci. Są one podzielone na 3 grupy. Dotyczą odkrywców świata, naukowców. Trzecia grupa są to niewyjaśnione historie. Są to opisy żywiołowe, to nie są typowe opisy biograficzne, tylko dotyczą stricte historii danej postaci, która właśnie z tego zasłynęła. Każda postać charakteryzuje się tym, że kryje w sobie pewną tajemnicę i pozostawia niedosyt dla czytelnika, który sam musi sobie odpowiedzieć na pytania. Jestem autorem kilku książek, w tym najnowszej pod tytułem Saturnin. W takim wielkim skrócie i uproszczeniu to jest to taka wielogłosowa i dosyć niecodziennie skomponowana historia oparta na opowieści z, gdzieś tam z historii mojej rodziny, tylko że odwróconej trochę na lewą stronę. To jest taka alternatywna historia jednego z moich gdzieś tam dalekich krewnych. No i tak jak mówię, jest opowiedziana przez wielu narratorów, z których jeden nawet nie żyje. No i wydaje mi się, że jest taką najbardziej nietypowo skonstruowaną z tych wszystkich moich książek. Tischner to jest wielka przygoda mojego życia, najpierw studenckiego, potem już takiego dziennikarsko-pisarskiego. Bardzo lubię mówić, że Tischner w pewnym momencie stał się takim zawodem, który wykonuje. Sytuacja poetów dzisiaj nie różni się może tak bardzo od sytuacji poetów w przeszłości. Jest może więcej szumu wokół nas, ale poeci zawsze żyli trochę na marginesie tych rozmaitych szumów. Mnie się wydaje, że najważniejsze jest dzisiaj, żeby poeta był jakby uczciwy wobec samego siebie, czego on naprawdę szuka w tym świecie, nie? Czy szuka poezji, czy szuka wiersza, kolejnego dobrego wiersza, czy szuka jakiegoś rodzaju władzy, czy kompensaty za to, że władzy nie posiada, nie? Myślę, że nie dałoby się pisać książek bez tej takiej wrażliwości i uważności na świat, ale w życiu codziennym na pewno wrażliwość jest też często przeszkodą, bo się po prostu troszkę bardziej uciążliwie żyje.